Wolność przez nowo zrodzenie. Galacjan, pierwszy rozdział, Galacjan, piąty rozdział, pierwszy werset. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 werset. Nie niewolnik, lecz syn. Galacjan, 4 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Kiedy miałem 16 lat, żyłem tak jak wielu młodych katolików. Nie praktykowałem religii, którą odziedziczyłem po rodzicach. Chociaż nie chodziłem do kościoła, odczuwałem potrzebę służenia Bogu. Moim szkolnym kolegą był chłopak, którego matka należała do Świadków Jehowy. Słabe argumenty, które im przedstawiałem, nie wystarczały, aby obronić moją religię. Otrzymaną wkrótce Biblię czytałem po raz pierwszy w życiu. Studiowałem również strażnicę. Wszystko wydawało mi się logiczne i uczciwe, a świadkowie Jehowy byli wobec mnie bardzo mili i uprzejmi. Jak zostałem świadkiem Jehowy? W kwietniu 1957 roku w Hollywood, w Kalifornii, zostałem ochrzczony, aby symbolicznie zbliżyć się do Jezusa i służyć jako świadek Jehowy. Wierzyłem, że świadkowie Jehowy są jedynie prawdziwymi chrześcijanami, a ja, aby otrzymać życie wieczne, powinienem pod ich kierownictwem pracować i głosić. Od 1958 roku przez 14 lat byłem w pełnej służbie dla Świadków Jehowy. Wierzyłem, że ta praca gwarantuje mi miejsce w ich nowym świecie. Bardzo się starałem, aby jak najwięcej ludzi przekonać do opuszczenia ich nieprawdziwych religii. Stałem się więc niewolnikiem nowej religii. Kto przez 3 godziny w miesiącu zajmuje się kolportażem, jest nazywany słabym głosicielem, a kto nie przedłoży ani jednej godziny, otrzymuje nazwę nieregularny głosiciel. Wszyscy świadkowie Jehowy starają się, aby za wszelką cenę nie zostać tak nazwani. Dlaczego? Ponieważ ma to wpływ na przyszłe życie w nowym świecie, a teraz klasyfikuje ich jako słabych w teraźniejszej prawdzie. Prawdziwego świadka Jehowy charakteryzują wiele godzin służby i obecność na wszystkich zgromadzeniach w tygodniu. Pracowałem ze wszystkich sił, aby osiągnąć życie wieczne. W 1963 roku poproszono mnie, abym pracował w Światowej Centrali Świadków Jehowy w Nowym Jorku. Byłem tam do 1968 roku. Potem wysłano mnie na pracę misyjną na Wybrzeże Kości Słoniowej w zachodniej Afryce. 4 lata, tysiące godzin pracowaliśmy, aby przekonywać Afrykańczyków do nowej nauki i rozpowszechniać strażnicę. W 1972 roku opuściliśmy Afrykę, gdyż moja żona oczekiwała dziecka, a nasze towarzystwo nie zezwalało na pobyt wraz z dzieckiem. Niezadowolony. Po naszym powrocie do USA z trudem przyszło mi przystosować się do normalnych zawodowych czynności. Minione lata spędziłem bowiem w służbie Towarzystwa Strażnicy. W tym czasie Duch Święty rozpoczął wydobywanie mnie ze stanu niewoli, aby przyprowadzić mnie do Syna Bożego. W Nim znalazłem pokój duszy, zbawienie i życie wieczne, co było łaską,
a nie zapłatą za wierną służbę w jakiejś organizacji kościelnej. Mateusza 11 rozdział 28 do 30 wersetu oraz Rzymian 6 rozdział 23 werset. Jak doszło do takiej zmiany w moich przekonaniach? Po mojej codziennej pracy odwiedzałem zgromadzenia Świadków Jehowy z nadzieją znalezienia tam odświeżenia i duchowego zbudowania. Ale co widziałem? Puste ramy nabożeństwa, które były tylko bodźcem do pracy i wierności organizacji i jej nauce. Nie było to dla mnie nic nowego. Dawniej również postępowałem podobnie i pracowałem z wielkim zapałem. Teraz jednak moją potrzebą stał się Jezus, dobry pasterz. W codziennym życiu spotykałem prawdziwych chrześcijan, którzy byli zawsze szczęśliwi. Dla nich życie było rzeczywistością i tego im najbardziej zazdrościłem. Moje zwątpienia. Zacząłem szukać podstaw opierających się na Słowie Bożym, a nie na ludzkich opowieściach. Szukałem odpowiedzi na poniższe pytania. Czy Świadkowie Jehowy są jedyną organizacją, która w prawdziwy sposób służy Bogu? Czy zbawienie jest darem łaski Bożej przyjmowanym wiarą, jak uczy Efezjan 2 rozdział 8 do 9 wersetu, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czy też dobrymi uczynkami musimy sobie na nie zasłużyć? Czy powinienem ślepo służyć Świadkom Jehowy? Czy odpowiedzi na wszystkie pytania, które sobie stawiam, mają polegać na ich rozstrzygnięciach? Czy wszystko, co oni mówią, mam ślepo akceptować i traktować jako pochodzące od Boga? Od paru lat wiedziałem przecież, że parokrotnie zmieniano tak zwane nieomylne prorockie przepowiednie, a wiele miejsc biblijnych jest interpretowanych dzisiaj zupełnie inaczej niż dawniej. Co myśleć o tych zmianach? Czy ich przekład Pisma Świętego, tak zwane tłumaczenie Nowego Świata, jest bez zarzutu? Rozpocząłem trzeźwym sercem czytać Nowy Testament, a także książki Świadków Jehowy. Pewnego razu sąsiad mój zaprosił mnie na chrześcijańskie zgromadzenie. Bóg tak sprawił, że była także mowa o nauce Świadków Jehowy. Głównym tematem rozważania był Pan Jezus i Jego miłość. Bardzo mnie to poruszyło. Zacząłem rozumieć, że prawdziwe chrześcijaństwo posiada w swoim centrum Pana Jezusa, że należy Jego zwiastować, jak uczy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 23 i 24 werset. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Potem znowu udałem się do sali królestwa, aby słuchać i upewniać się. Uwolniony, uratowany. Odczuwałem prowadzenie Ducha Świętego. Mogłem teraz czytać moją Biblię niezależnie, bez uprzedzeń i własnych osądów, i po pewnym czasie moje serce znalazło pokój. Po praniu mózgu przez Świadków Jehowy mogłem znowu obiektywnie i spokojnie myśleć. Stało się dla mnie jasne, że większość z nich stara się myśleć realnie, lecz jest utrzymywana w błędzie.
Bardzo poruszyły mnie słowa z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 3 werset. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Zrozumiałem, że nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Jehowach, Jezus jest Jahwech, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Teraz wspólnie z Tomaszem mogłem powiedzieć, że Jezus jest moim Panem i Bogiem, jak mówi Jana, 20 rozdział, 28 werset. Teraz mogłem czynić to, czego nie potrafi żaden świadek Jehowy. Mogłem czytać z wiarą pierwszy list Jana, 5 rozdział, 1 werset. Ten werset brzmi: każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Świadkowie Jehowy uważają, że tylko 144 tysiące ludzi otrzyma nowe życie z Boga. Kochany przyjacielu, wiedz, że bardzo cię miłuję. Życzyłbym sobie, aby to krótkie świadectwo poruszyło twoje serce. Ty także możesz poznać wolność, wolność prawdziwego dziecka Bożego. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, mówi Pismo Święte w Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Otwórz swe serce Panu Jezusowi. On puka do Niego. On Cię kocha i chce Ci podarować życie wieczne. Proś Go, a On Cię dalej poprowadzi. Kenneth R. Guindon. Podajemy jeszcze 7 ważnych prawd, w których świadkowie Jehowy zasadniczo się mylą. Po pierwsze, zaprzeczają istnieniu trójjedynego Boga. Po drugie, zaprzeczają boskości Chrystusa. Po trzecie, zaprzeczają zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Po czwarte, zaprzeczają nieśmiertelności duszy. Po piąte, zaprzeczają istnieniu piekła i sądowi ostatecznemu. Po szóste, odbierają Panu Jezusowi chwałę, która należy się jedynie Jemu. Po siódme, zaprzeczają prawdzie, że człowiek jedynie przez wiarę i nowozrodzenie może otrzymać życie wieczne. Poniższe miejsca z Biblii wyjaśniają te kwestie. Czytaj Mateusza 28 rozdział, 19 werset. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do tego drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Jana Ewangelia, 15 rozdział, 26 werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Jana, 20 rozdział, 28 werset. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Tytusa, drugi rozdział, 13 werset. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Kolosan, drugi rozdział, 9 werset.
gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Łukasza, 24 rozdział. Trzeci werset. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Piąty werset. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Szósty werset. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. 34 werset. Mówiących: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. 36 werset. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem, dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kolejne miejsce, Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I 1 Koryntian, 15 rozdział cały, Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Objawienie, 6 rozdział, od 9 do 10 wersetu. Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że dusza umiera. W takich miejscach jak 4 Mojżeszowa 23:10 dusza znaczy osoba. Indywiduum, porównaj 5 Mojżeszowa 10:22. O ciele jest wyraźnie powiedziane, że jest śmiertelne, o czym mówi Rzymian 6 rozdział 12 werset i 8 rozdział 11 werset. Mateusza 5:29, 25:41, Marka 9:41-50, Objawienie 20:10. Mateusza czytamy: i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jeśli piekło jest baśnią, to jest nią też i niebo. Mateusza 28:9-17, Filipian 2:10-11, Hebrajczyków 1:6. Droga zbawienia świadków Jehowy to uznanie ich teokratycznej organizacji. Mobilizują oni starego człowieka przez zakonny przymus. Krzyż Chrystusa i Jego krew są dla nich bez znaczenia. Nie mają oni pewności zbawienia i dlatego nie mogą uwielbiać Boga w duchu i w prawdzie. Jana 3 rozdział od 5 do 7 wersetu, Jan 4:23-24, Dzieje Apostolskie 26:18, 1 Tesaloniczan 1 rozdział od 9 do 10 wersetu. Należy również zaznaczyć, że przekład Biblii dokonany przez świadków Jehowy, tak zwany przekład Nowego Świata, w wielu miejscach jawnie fałszuje tekst biblijny. Uczyniono to w celu dopasowania Słowa Bożego do swoich nauk. Oto niektóre zauważone teksty. Druga Mojżeszowa 3:13-15, Psalm 45:6, Jan 1:1-1:14, Jan 5:24, 5:25, 8:58, Rzymian 3:24, Rzymian 9:5, 2 Koryntian 5:19, Kolosan 1:16-20, Kolosan 2:9,
Hebrajczyków 1:8, 2 Piotra 1:1, 1 Jana 4:1 i 1 Jana 5:20. Jeśli masz pytania, napisz rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej, Katowice, Dąb, ulica Cicha 22.